Witam wszystkich, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie znowu trochę o głupikach chciałem powiedzieć, ponieważ dawno już nic nie było o głupikach, a fajne rzeczy znowu się dzieją z głupikami. Ale do rzeczy. To, co tutaj przed wami jest, to jest paczka od znajomego akwarysty z głupikami w środku, jak widzicie. Ładne głupiki, dużo głupików, około 10 sztuk. Dostałem, więc fajnie. Lubię głupiki, podobają mi się głupiki. Sam jestem też pasjonatem głupików. Mam u siebie głupiki, więc dołączyć je do całej mojej reszty, która została w zbiorniku. Tam moim jest bardzo dobrym pomysłem. Ale już mówię, o co chodzi. Tak się składa, że właśnie, jak już pewnie wiecie z poprzednich filmów, też właśnie o paczkach od znajomego akwarysty, że właśnie ten akwarysta też ma w domu głupiki, hoduje głupiki, ma akwarium pełne głupików, ładnych odmian, jak widzicie. Takie ma, wszystkie ma praktycznie podobne jak te, co tutaj przed wami teraz pływają, więc pomyślałem, że skoro ja mam głupiki, on ma głupiki, to żeby po prostu zrobić fajną wymianę głupików. Ponieważ bardzo polubiłem ja i właśnie znajomy bardzo polubiliśmy wymiany genów u głupików, wymiany ryb, ponieważ geny się im mieszają. Jak się tak wymieni trochę i fajne nowe krzyżówki odmian wychodzą z tego, fajne można później kolorki coraz to nowsze oglądać, coraz nowsze kształty ryby, coraz nowsze płetwy i tak dalej, tych odmian głupików, tych płetw jest naprawdę mnóstwo i mnóstwo różnych po prostu wyglądów tej pięknej ryby jest, więc po prostu pomyślałem, że wymiana genów będzie korzystnym zjawiskiem, by trochę urozmaicić po prostu krzyżowanie się i wyglądy tych pięknych ryb. No więc widzicie, udało się dokonać taką transakcję. Ja zaniosłem panu tam znajomemu, właśnie temu panu znajomemu, zaniosłem od siebie parę rybek. Ja dostałem od niego, widzicie, też parę rybek i pomyśleliśmy po prostu, że będzie fajnie dołączyć takie ryby z wymiany do całej reszty ekipy głupików, które pozostały w naszych akwariach, czyli on dołączy moje, co dzisiaj dostał ode mnie, do swojej tam ekipy, która została u niego w akwarium, a ja dołączę właśnie te od niego do swojej ekipy, która została w moim akwarium, więc myślę, że jak się im te geny zmieszają, to nowe, kolejne, barwne, fajne odmiany powstaną i wygląd takich ryb zmieszanych znowu genowo będzie jeszcze fajniejszy i jeszcze ładniej będą po prostu takie ryby wyglądać. Ogólnie to głupik jest rybą, gdzie można się tak pobawić właśnie w takie geny, w wymieszanie genów i w podziwianie później coraz to nowszych, piękniejszych odmian barwnych i kształtowych tej ryby, no bo głupik to jest ryba, która mnoży się łatwo, nie ma problemu większego z jej rozmnożeniem i dlatego no, na tej rybie w geny naprawdę się można pobawić. Łatwo jest ją utrzymać, no czy łatwo, no. Temperatura 26 stopni, to wiem akurat nie, bo sam taką trzymam dla swoich. Filtracja 24 na dobę, żeby chodziła. Temperatura wody też 26 stopni, 24 godziny na dobę, żeby raczej ta grzałeczka pilnowała. Parę roślinek w akwarium, no i w sumie to jest tyle, co ten głupik potrzebuje, no, żeby mu było dobrze, no więc. A jeszcze to jest naprawdę bardzo łatwo mnożąca się ryba, no naprawdę, no bardzo łatwa to jest ryba. Co wcale nie oznacza, że głupik jest rybą dla początkujących, przez to, że się łatwo mnoży, bo moim zdaniem nie ma ryb zwierząt dla początkujących. Bo każde zwierzę wymaga tego po prostu, żeby ktoś, kto deklaruje się zakupem jego, czy po prostu wzięciem od kogoś, czy zaadoptowaniem, że będzie u niego dobrze i przed wzięciem takiego czy innego zwierzęcia polecam się coś zorientować, popytać ludzi, którzy mieli, lub poczytać w jakichś poradnikach gdzieś, jak się dba o tak dane zwierzę, żeby po prostu nie być zielonym i zapewnić zwierzęciu takie warunki, na jakie najlepsze jest stać się mu zapewnić, żeby to zwierzę miało jak najlepiej
u, no właśnie u nas, czyli jakby to można było powiedzieć u nowych właścicieli. Wiem, że pewnie ciekawszy byłby film, jakbym od razu je wpuszczał do akwarium. I no, że nie było, widzicie, nie mógłbym tak z bliska wam ich pokazać, takich zbliżeń na nich, bo by mi się tak wymieszały z tymi moimi, tamtymi, co mam już w akwarium, żebym potem ich się nie doszukał, czy ta ryba była u mnie, czy to jest ta właśnie nowa, która doszła, więc musicie się zadowolić takimi zbliżeniami, jakie tutaj są, gdyż w akwarium, no to potem ich nie odnajdę, która była u mnie cały czas, a która dzisiaj doszła. No, to jest najładniejszy samiec, jakiego tutaj widzę. Więc, ale ogólnie wszystkie są fajne, więc wszystkie mi się podobają. Więc, no w sumie w tym filmie byłoby na tyle. Jakbyście chcieli film z wpuszczania ich do akwarium jednak, no to napiszcie w komentarzach, to taki film nagram. Jakoś się postaram nagrać taki film z wpuszczania ich do akwarium. Więc do usłyszenia w kolejnym filmie, no i cześć.